Hej, z tej strony neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy do testowania nowe dzienne zadania. Mamy serwer beta, który wystartował wczoraj o godzinie 16, no i właśnie tutaj możemy sobie sprawdzić jak te nowe zadania wyglądają, co nam dają, jak je robić i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj wam to wszystko pokażę, dlatego że jest to naprawdę fajny feature, naprawdę fajna funkcja. Może nie jakoś bardzo zmodyfikowana, może nie ma tutaj jakiś fajerwerek, no ale tak czy inaczej w fajnym kierunku powiedzmy poszły te dzienne zadania oraz ta lista to do, bo właśnie te dwie rzeczy ta nowa funkcja powiedzmy te nowe zadania mają zastąpić no ale do tego zaraz przejdziemy na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo bardzo miło subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na discorda na instagrama i na twitcha linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie no i możecie pisać komentarze to już oczywiście pod koniec tego filmu co wy sądzicie o tej nowej funkcji dlatego że tutaj na mapce miasta mamy takiego nowego npc ta jak widzimy takiego goblina no i właśnie tutaj mamy te zadania Mamy dzienne zadania, które oczywiście codziennie się resetują, wiadomo. No i mamy takie zadania eventowe, które możemy robić od poniedziałku do czwartku, z tego co pamiętam. Więc ogólnie ciekawa sprawa mamy tutaj wszystko napisane. Mamy oczywiście ten pasek progresu, żeby sobie zdobywać po kolei te nagrody. Więc, no mówię, ciekawie, fajnie to zrobili. No i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Oczywiście przepraszam Was za moją przerwę, która była spowodowana takim nie do końca planowanym wyjazdem, szczerze mówiąc, no ale, tak czy inaczej, w ostatnim tygodniu mnie nie było praktycznie wcale. Nie dałem Wam filmu o kodzie na EU6, który oczywiście jest, jak widzicie, nad moją głową, dlatego że po prostu nie było mnie przy komputerze, nie było mnie w domu. No ale śledźcie Discorda, to co Wam zawsze powtarzam, bo na Discordzie na przykład informacja o kodzie wleciała, bo po prostu ją wrzuciłem z telefonu. Tak czy inaczej, przepraszam za tą nieobecność, bo była dość niespodziewana i nie miałem jak Was poinformować. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o te dzienne zadania, no to oczywiście mamy serwer beta, wystartował wczoraj o godzinie 16. będzie aktywny chyba do 25., czyli. Tutaj do piątku, także niedługo. No, ale nie ma tutaj nic skomplikowanego. Jeżeli chodzi o te dzienne zadania, to tak jak wam powiedziałem, mają one zastąpić tą codzienną misję dnia, która jest tutaj obok toalety. Jak widzicie, nie mamy jej tutaj. No i listę to do, lista to do, czyli oczywiście ta lista rzeczy do zrobienia. Teraz na tym serwerze beta, jak sobie klikam dwa razy pocztę, no to ta lista to do się nie pojawia, dlatego że po prostu jej nie ma. Po prostu jest ona zastąpiona. No i jeżeli chodzi o takie rzeczy, to tyle. Tak jak mówię, na mapce miasta pojawił się nowy NPC Goblin no i tutaj mamy właśnie te codzienne zadania, jest to naprawdę fajne bo one nam dają przede wszystkim expa więc no to co nam dawała ta codzienna misja dnia, no to teraz jest po prostu tutaj, ale jest to bardziej zmodyfikowane mamy tych zadań naprawdę sporo no i jak widzimy mamy właśnie dwie zakładki, mamy zakładkę daily, czyli codzienne zadania, mamy tutaj za ile się zresetuje, no i mamy zadania eventowe, które są tak jak wspomniałem od poniedziałku do czwartku bodajże, zaraz tu zobaczymy opis, no i są one naprawdę Różne dają ciekawe rzeczy, no i taką finalną nagrodą za zrobienie trzech bodajże tych zadań. Tak, dokładnie trzech mamy, oczywiście, cztery. Możemy zrobić tylko trzy, no i dostajemy tą główną nagrodę, dzięki której możemy wypić dodatkowe piwko u karczmarza. To jest bardzo ciekawe, dlatego że teraz, jak mamy czar uwiedźmy, to oczywiście tych piw możemy wypić 11. Natomiast dzięki temu, jak zrobimy te zadania eventowe, to raz dziennie, jeżeli dobrze rozumiem, w sensie inaczej, raz tygodniowo, powiedzmy, możemy właśnie wypić jedno dodatkowe piwko, czyli 20 ławki więcej, więc to jest naprawdę naprawdę fajne. No i dobrze, jeżeli chodzi o opis, no to tutaj mamy wszystko napisane. Mamy tutaj, no to jest po angielsku, to jest ogólnie serwer beta. Wy tu nie macie dźwięków z gry, bo ja to na przeglądarce nagrywam, no ale to nie jest istotne. Mamy tutaj wszystko napisane no i tak naprawdę Goblin oferuje nam zadania, codzienne zadania dzięki którym możemy zgarnąć dodatkowego expa, ja tutaj będę tłumaczył tak w miarę po swojemu żeby się nie zamieszać, no i dodatkowo mamy jeszcze te zadania eventowe, tak jak widzicie, które możemy robić od poniedziałku do czwartku, widać kursor widać, wszystko jest ok. no i jeżeli chodzi o te eventy te zadania eventowe, no to mają różne nagrody i dodatkowe piwko właśnie w karszmie dla nas czyli mamy te nagrody, no takie co tydzień inne jeżeli dobrze rozumiem co tydzień tutaj na przykład mamy zobaczcie metal kryształ tutaj mamy jakiegoś golda no i w tej głównej nagrodzie mamy golda i mamy właśnie to dodatkowe piwko jeżeli dobrze rozumiem to dodatkowe piwko jest niezmienne i co tydzień właśnie będzie można jednego dnia po odebraniu tej nagrody wypić sobie to dodatkowe piwko jeżeli chodzi o nagrody to one są bardzo malutkie ale to dlatego że ja dzisiaj dopiero stworzyłem konto na tym serwerze beta no i te nagrody jak widzicie 133 expa na przykład są liczone na pierwszy level my Tutaj mamy niby 400, no ale one są liczone właśnie na pierwszy level, przez co te nagrody są takie małe. Dopiero jutro, a w zasadzie po północy, jak się to zresetuje, no to wtedy te nagrody już będą odpowiednio dopasowane do naszego levela. Dobra, lecimy dalej. No i teraz mamy oczywiście zakładki, mamy dzienne zadania. No i jak to wygląda? Dzienne zadania. Ogólnie mamy trzy dzienne zadania. Które są codziennie takie same, no i mamy sześć randomowych tych dziennych zadań, które są tak, jakby losowo generowane każdego dnia, no bo wiadomo, to są codzienne zadania. Więc jak widzicie, trzy pozostały niezmienne, które mamy na co dzień, które w ogóle tutaj to jest tak podświetlone. Więc jeżeli dobrze rozumiem, to te trzy na dole są codziennie takie same, natomiast te się tutaj zmieniają. One są właśnie tak, no taką inną poświatę mają po prostu. No i obok mamy takie drzwi, jak sobie klikniemy, na przykład tutaj, żeby zakręcić kołem 20 razy, klikamy, drzwi, no to nas oczywiście przenosi do koła, więc tak to generalnie wygląda. Dobrze, lecimy dalej. No i wiadomo, nie musimy, tak jakby, zrobić wszystkich tych dziewięciu zadań, musimy zrobić tyle, ile nam potrzeba do odebrania nagród. No i tutaj mamy napisane, ile każde zadanie nam daje tych punktów, powiedzmy, czyli te dzwoneczki no, dzwoneczki, no dobrze, powiedzmy dzwoneczki, więc no tutaj na przykład to nam daje 2, 2, 2, tutaj mamy co ciekawe 4, więc sporo tych punktów. Generalnie musimy zdobyć ich 15, że żeby odebrać wszystkie skrzynki, wszystkie nagrody i tak to wygląda. Tu w ogóle te codzienne zadania dają tylko po jednym, tu w ogóle ta misja, której ja najbardziej nie lubię, czyli tam podróżować, w sensie no trzy razy odwiedzić jakąś lokalizację w Karszmie, ona daje aż cztery niestety, więc dość sporo. No i jak sobie liczyłem, to nawet robiąc wszystkie te zadania oprócz tej jednej, nie uzbieramy 15 punktów, więc to niestety musimy zrobić, co jest no tak jak mówię, takie sobie, dlatego że no ja akurat tych misji nie lubię, no ale jak trzeba no to niestety trzeba. No więc tak to wygląda jeżeli chodzi o te dzienne zadania tutaj mamy ten progress bar czyli ten powiedzmy pasek progresu i tyle. No nie ma tutaj nic naprawdę skomplikowanego. Można sobie zatrzymać, można sobie poczytać samemu. Ja wam tak na szybko tu tłumaczę. Tu mamy oczywiście te codzienne nagrody. Tutaj mamy, że każda głowa Hydry daje nam plus 25% expa, co jest oczywiście logiczne. Tak samo to działało w przypadku tej codziennej misji dnia, która była obok kibla, więc no Hydra jest dość istotna można by powiedzieć Oczywiście, Hydra z gildii, więc tutaj też nic takiego. No i mamy te zadania eventowe. Są te zadania eventowe. No i o co tutaj chodzi? Od poniedziałku do czwartku możemy dodatkowo robić sobie właśnie zadania eventowe no i każdego tygodnia mamy cztery takie zadania, żeby zdobyć tą główną nagrodę, czyli to dodatkowe piwko w karczmie musimy zrobić trzy takie zadania no i w zasadzie tyle, nie? I tutaj też nic ciekawego więcej nie ma do no powiedzmy wytłumaczenia, mamy ten znaczek drzwi, który nas przenosi do miejsca w gierce gdzie mamy jakieś zadanie do zrobienia no i jeżeli chodzi o takie specjalne eventy czyli na przykład te letnie zbiory, które mamy w tym momencie w gierce na normalnych serwerach no to one tak jakby nadpisują te zadania eventowe, które mamy tutaj, czyli no wiadomo, one są po prostu takie podmieniają. Generalnie podmieniają te zadania, jak mamy takie zwykłe dni. No i właśnie jakieś łapanie jajek, właśnie jakieś letnie do zbiory nadpisują tutaj to, co mamy w tym momencie w tej zakładce event. Dobrze, więc tyle. Tak naprawdę jeżeli chodzi o to, no i tutaj mamy, jak widzicie, jeszcze te nagrody eventowe. Mamy trzy skrzynki. Każdy event daje nam różne nagrody, jak widzimy. No i zawsze taka dodatkowa Nagroda powiedzmy, którą możemy dostać co tydzień. No yy, to jest to dodatkowe piwko, nie? To, co już Wam powiedziałem, to jest właśnie to dodatkowe piwko. Yy, śmiesznie to tłumaczę, bo ja też tak sobie od razu staram się tłumaczyć na polski. Yy, no ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Mówię, można sobie samemu zatrzymać i przeczytać. Jeżeli chodzi jeszcze o tutaj zadania, no to to oczywiście to jest po angielsku, to jest na stronie supportu, nie znalazłem niestety po polsku mamy tutaj jakie ogólnie są zadania, no i mamy te dzienne zadania tutaj mamy tak, może wam to przetłumaczę jeżeli ktoś ma problem z angielskim po pierwsze mamy wypij 10 piw w karczmie, po drugie mamy zrób 310 awki, czyli po prostu jak mamy ten zwój odwiedźmy odblokowany potem mamy zawal z innymi graczami na arenie 10 razy zakręć kołem fortuny 20 razy wejść do portalu gildyjnego Raz, zawalcz z Hydrom raz w gildi tak samo nakarm Pety raz, to też w sumie ciekawe zadanie. Zawalcz z innymi graczami w pupilach, właśnie, czyli w petach 5 razy. Rozmontuj 5 itemków ukowala Wejdź do portalu do piekieł w Lochach, czyli tego osobistego powiedzmy. Wrzuć jakiś itemek do toalety. Wypróbuj swojego szczęścia u hazardzisty, czyli po prostu zagraj chyba z hazardzistą 10 razy. No i zwap 5 graczy do podziemi. Więc to są te właśnie dzienne. Zadania. No i co mogę powiedzieć? Generalnie one są no takie proste, w sensie to są takie zadania, które i tak ogarniają kon codziennie konto robimy. Więc z tym problemu być nie powinno. Dalej mamy tutaj, może najpierw tego screena, mamy te specjalne zadania, czyli cztery randomowe zadania które są tak jak powiedziałem no tak losowo dobierane powiedzmy no i ich jest tutaj o wiele o wiele więcej mamy oczywiście wypij piwko w karszmie raz ewentualnie wypij piwko w karśmie trzy razy mamy tutaj zwiększy główną statystykę swojego, swojej postaci 10 razy zawalcz ze specyficzną klasą w sali chwały 3 razy mamy tutaj zawalcz z graczem bez no z gołymi rękoma po prostu raz. Dalej mamy zakręć kołem fortuny raz albo ewentualnie zakręć kołem fortuny 5 razy. Mamy wygraj bitwę na arenie, wygraj walkę na arenie raz. Mamy tutaj wygraj z hazardzistą 3 razy. No, zgłoś się do walki gildyjnej. Tutaj ewentualnie, no tu wszystko w sumie, Atak gildyjny, obrona, raid, więc tak to wygląda. Wrzuć item do wiedźmy raz, na karpety 3 razy. Tutaj musimy jakby ukończyć środowisko, w sensie walkę w środowisku raz. Tylko właśnie ciekaw jestem, bo jak mamy takie konto, które już wiecie, ma na przykład wykarmione wszystkie pety, no to niektórych tych misji nie możemy zrobić, nie? Także jestem ciekaw, czy to jest po prostu dostosowane, aby na pewno do takich graczy, którzy już mają dużo rzeczy na koncie zrobione i na przykład nie mają możliwości właśnie nakarmić pupila albo coś takiego. No ale mam nadzieję, że tak. Dalej mamy rozmontuj temę u raz, potem mamy... Aha, rozwinie atrakcję w zarządca areny. Yy, mamy tutaj poświęć runę. No, tak samo właśnie, jak mamy skończonego zarządca areny, no to tej misji nie zrobimy, więc mam nadzieję, że to oczywiście bierze pod uwagę. Yy, dalej mamy zbierz awanturniczość z przygodomatów w podziemiu raz. Yy, mamy zrób trzy próby w kostkach u hazardzisty. No, yy, tu mamy, no, żeby po prostu odwiedzić jakąś lokalizację. Trzy razy w misjach w tawernie, w sensie w Karczmie Jezu. Ja tak mieszam polski i angielski. Yy, dalej mamy zakręć w kołem. Fol fortuny 40 razy to zadanie jest tylko dostępne podczas eventu szczęśliwy dzień dalej mamy znaleźć gema w kopalni klejnotów w twierdzy dalej mamy wygrać z innym graczem jeżeli chodzi o walkę w pupilach raz, dalej mamy rozmontuj 15 itemków u kowala, no i to jest oczywiście tylko podczas eventów kowala dostępne, dalej mamy, to już przedostatnie wrzuć epicki lub legendarny itemek do toalety raz, no i mamy kup ofertę od kupca w zarządce areny, czyli po prostu no wiadomo jakieś ulepszenie, klepsydry i tak dalej, no i tyle to są cztery randomowe zadania które tak jakby no się zmieniają no i jak widzimy mamy tutaj podczas eventów jakieś inne dostępne, więc ogólnie tych zadań jest naprawdę dużo i są dostosowane pod to, co aktualnie się dzieje w gierce, także to jest jak najbardziej spoko i to jest dość duże urozmaicenie, natomiast no mówię, są rzeczy, które jako gracze free to play może być ciężej zrobić, no ale to sobie trzeba policzyć, żeby zdobyć wszystkie te nagrody no i sami zobaczycie jak to wyjdzie. No i na koniec mamy oczywiście te eventy... Powiedzmy, jakieś tamy, No, i po prostu eventy weekendowe, nie? W sensie nie weekendowe, tylko tygodniowe, może bardziej, bo to weekly. Tak czy inaczej, no, te od poniedziałku do czwartku. No, i mamy napisane, że cztery zadania będą dostępne tylko podczas tego tygodniowego eventu. Te zadania możemy robić od poniedziałku do czwartku. Musimy zrobić trzy zadania przynajmniej, żeby dostać tą główną nagrodę. No, i mamy przykłady tych właśnie weekendowych, w sensie tych tygodniowych zadań, bo kurczę, tutaj miesza mi się. Tak czy inaczej przykłady są takie, żeby na przykład wygrać 30 walk w sali chwały, wygrać tutaj 5 walk też w sali chwały, Jezu, nie pamiętam co znaczy to słowo Consecutivi, no nieważne, to pewnie wy wiecie, ja nie jestem zbyt mądry, jeżeli o to chodzi, tutaj mamy wygrać 20 walk przeciwko specyficznej klasie, czyli jakiejś konkretnej klasie w sali chwały, no i mamy zdobądź 10 pozycji w rankingu w sali chwały, jeżeli dobrze rozumiem, tylko tutaj znowu słowo Ascent, nie wiem co to znaczy, Jezu, kompromituje się, mogłem tego nie tłumaczyć, tylko mogę wam po prostu zostawić, żebyście sami sobie zatrzymali, ewentualnie przetłumaczyli, jeżeli wam to interesuje ale tak, ascent to znaczy wspiąć się, czyli tak jak powiedziałem, musimy w tej sali chwały 10 pozycji zdobyć. Natomiast właśnie jak ja na przykład na 40 jestem to 1 no to nie mam za bardzo jak wspiąć się o te 10 pozycji w sali chwały, więc mam nadzieję, że to jakoś bierze pod uwagę ewentualnie to jest właśnie to zadanie, którego ja nie zrobię, bo nie muszę robić wszystkich 4, tylko wystarczą 3, żeby to zadziałało. Tak czy inaczej, no takie mamy zadania, tak to wygląda. Jeżeli kogoś razi mój angielski czy moje tłumaczenie, to przepraszam, może sobie sam przetłumaczyć dla siebie i to przewino. Tak czy inaczej, no, tak to wygląda, mamy tutaj expa, mamy różne nagrody, jest to zależne od głowy Hydry w gildi, jest to zależne oczywiście od poziomu naszej postaci, no i jest to naprawdę fajne, jest to fajne urozmaicenie tego wszystkiego, będzie tutaj co robić, codziennie będziemy sobie mogli sprawdzać, co musimy zrobić, żeby po prostu dostać wszystkie nagrody, jakie mamy danego dnia, ewentualnie danego tygodnia właśnie, więc spoko, jak najbardziej spoko, fajna zmiana, nie ma tutaj, mówię, nic skomplikowanego, ale jest to jakieś urozmaicenie, no i tyle z mojej strony, dawajcie w komentarzu co wy sądzicie o tej zmianie dawajcie znać po prostu co wy byście ewentualnie zmienili jak to wygląda, główną nagrodą jest tutaj oczywiście EXP, żeby było zastąpienie tej codziennej misji dnia no ale są też inne rzeczy właśnie jako takie urozmaicenie, wszystko piszcie w komentarzu jakieś wasze sugestie, co wy o tym sądzicie i tak dalej i tak dalej, kciuka w górę zostawcie, suba dzwonem zostawcie wbijajcie na discorda, na instagrama i na twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć Cześć.